Dzień dobry, Marcelina Bednarska. Zapraszam na serwis informacyjny w News24, a zaczynamy od rozmowy z panią Beatą Maciejewską z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. I porozmawiamy na temat sytuacji w Kopytkowie na Pomorzu, ponieważ tam blisko 100 osób ma pozostać bez ciepłej wody, bez ogrzewania i także szkoła. Jak to się stało, że bez tego źródła ogrzewania pozostaną mieszkańcy? Jak wiemy, dzisiaj w ogóle w Polsce jest ogromny problem z węglem. Nie ma tego węgla. I 3000 zł zostało przez Sejm na razie wskazanych, że mają je dostać gospodarstwa domowe, które opalają węglem. Ale to nie dotyczy na przykład takich bloków jak w Kopytkowie, gdzie mieszkają osoby, które mieszkają w blokach popegeerowskich, mają centralne ogrzewanie. Oczywiście kotłownia podłączona do tych mieszkań opala węglem. Ale lokalny przedsiębiorca, który jest właścicielem tej kotłowni, powiedział: nie mogę dalej prowadzić tego biznesu. Ja dopłaty nie dostaję, mieszkańcy dopłaty nie dostają. Kupienie węgla dzisiaj oznaczałoby po tych cenach, jeśli w ogóle by się ten węgiel dostało, oznaczałoby, że za mieszkanie 50 metrów trzeba by było zapłacić 1200 zł miesięcznie. Nikt mi tyle nie zapłaci, w związku z tym ja zamykam biznes. To oznacza, że mieszkańcy Kopytkowa od 15 października będą mieli zamkniętą ciepłą wodę, ogrzewanie i dotyczy to 96 rodzin, czyli prawie 100, a także lokalnej szkoły, gdzie się uczy też około 100 dzieci. I co dalej w tej sytuacji? Bo tutaj mam taką informację, że wójt się wypowiadał na ten temat, ale sam powiedział, że nie wyczaruje infrastruktury w kilka tygodni. Próbowano odkupić te kotłownie, ale też się nie udało i tam też nie tyle ceny węgla, ale problem z dostawą tego węgla, brak węgla. To jest prawda, dlatego że rząd zupełnie nie poradził sobie z tym kryzysem. Kompletnie. Znaczy, wyprzedano węgiel, który leżał na hałdach. Dzisiaj sprowadzamy węgiel nie wiadomo skąd. Pierwszy węgiel przypłynął. Potrzebujemy wielokrotnie więcej i nie ma dzisiaj możliwości dogrzania właśnie takich mieszkań, które są systemowo opalane węglem, ale na przykład przez centralne ogrzewanie. To jest ogromny problem. Czy takich miejsc jak Kopytkowo może być więcej? Oczywiście. To jest więcej, dlatego że to mogą być przydomowe kotłownie dla kilku mieszkań. To mogą być takie jak tutaj, popegeerowskie bloki. Kiedyś kotłownia należała do PGR-u, a dzisiaj należy po prostu do lokalnego przedsiębiorcy. I też nie ma się co dziwić, bo on nie chce prowadzić biznesu, który po prostu jest niedochodowy. Jak to jest, że premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że węgla nam starczy do zimy? I pojawia się dodatek węglowy i tak naprawdę po co nam ten dodatek węglowy, jeżeli my nie dostajemy żadnych informacji na temat tego, czy ten węgiel jest. Była Lewica w Agencji Rezerw Strategicznych dwukrotnie, tak? I tutaj nic z tego nie wynikło. Jest teraz wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Pytanie, co dalej, bo to jest tak naprawdę jakiś absurd. My proponujemy podstawową rzecz, to znaczy rzeczywiście węgla nie ma. I liczymy na to, że rząd zrobi wszystko, żeby to było. Ale to nie kończy sprawy. Dlatego, że pokazuje ten przypadek Kopytkowa, ale także różne inne, że to nie powinno być w ten sposób organizowane. To znaczy, dodatek węglowy to jest za mało dzisiaj i to jest źle skonstruowane. Powinien być dodatek ciepłowniczy, 3000 zł, dla każdego gospodarstwa domowego, gdzie średnia zarobków wynosi poniżej średniej krajowej. Czyli państwo chcemy kryterium dochodowego? Kryterium dochodowe jako podstawowe, bo znaczy rozdawanie pieniędzy ludziom, którzy są bogaci, opalają węglem, z różnych powodów mogą to robić, jest bez sensu. A niedopłacanie tym, którzy na przykład wymienili sobie te źródła na ekologiczne, bo państwo do tego przecież namawiało, zachęcało, dzisiaj zostają z niczym tak naprawdę. Państwo pokazuje im figę z makiem. No tak nie powinno to wyglądać. Lewica postuluje dodatek ciepłowniczy dla każdego gospodarstwa domowego, gdzie jest to kryterium dochodowe zachowane. I wtedy ludzie poczują, że to jest w ogóle jakieś sprawiedliwe traktowanie ich. Ale kwestią podstawową zostaje to, żeby w ogóle był węgiel.
No właśnie, a tam jeszcze wracając do ustawy o dodatku węglowym, tak naprawdę nie ma takiego zapisu, który by regulował, czy faktycznie musimy te pieniądze na węgiel przeznaczyć. Nie, nie ma. To jest po prostu tak naprawdę taki dodatek, który możemy nazwać 3000+. Uważam, że to jest dodatek, który jest skierowany do wyborców PiS-u, dlatego że to najczęściej wyborcy PiS-u mieszkają w małych miejscowościach i opalają węglem. Więc to jest po prostu taka kiełbasa wyborcza, którą PiS chce zatkać usta swoim wyborcom. I to ich tylko tak naprawdę interesuje dzisiaj. A co dalej? Czy my się w końcu dowiemy, jaki jest stan dystrybucji węgla? Bo wiem, że został złożony wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Tutaj były te dwie nieudane próby w Agencji Rezerw Strategicznych. Księgowa na urlopie, godzina czekania na informacje, brak tej informacji. My jako, nawet jako obywatele chcielibyśmy wiedzieć, to jest naprawdę absurdalna sytuacja. Zabiegamy o to, ale państwo nie kwapi się do tego, żeby o tym powiedzieć, bo oczywiście naszym zdaniem tych rezerw nie ma dzisiaj i zostaniemy po prostu naprawdę, jest to z tym dodatkiem 3000 zł część ludzi i będzie można za to kupić sobie kożuch, albo coś innego, żeby po prostu sobie usiąść przed telewizorem i się ogrzać. Tylko no to tyle. Pozostaje tak naprawdę. Na ten moment. No, chciałabym, żeby było inaczej. Ale też zależałoby mi na tym, żeby państwo, bo wczoraj skierowałam także interpelację do premiera Morawieckiego wraz z częścią posłów i posłanek Lewicy, także z mojego okręgu, bo Kopytkowo jest w moim okręgu wyborczym w Pomorskiem, żeby premier Morawiecki zajął się takimi ludźmi jak tam, bo to są głównie osoby starsze. To są na przykład, jest tam pani, która opiekuje się niepełnosprawnym mężem. Jest pani 79 lat, bo byłam na tym spotkaniu z panią wójt, która mówi, wie pani, ja się przeprowadziłam specjalnie tutaj do bloku, bo miałam dom, ale no mam 79 lat, trudno było mi się już tym domem opiekować. Jestem tutaj, co ja mam zrobić? Co ona ma zrobić? Jeśli cokolwiek mieszkańcy tej miejscowości, tych bloków chcieliby zmienić, to nie mogą. Nie mogą tam stawić kozy, niczego, bo przyjdzie nadzór budowlany i powie, przepraszamy, to jest niedozwolone, albo to zaprzestajecie tego robić, albo po prostu musicie wyjść z budynku, bo zagraża wybuchem albo czymś podobnym. To są naprawdę bardzo trudne dzisiaj już wybory. I na tym niestety musimy już postawić kropkę. Oczywiście będziemy obserwować tę sytuację dla państwa, a moim i państwa gościem była pani Beata Maciejewska z Lewicy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.